Cześć, witajcie w materiale z World War 3. Jest to nowa gra studia Farm 51, polskiego studia z Gliwic, twórców Get Even, trochę chyba niedocenionego takiego thrillera futurystycznego, powiedziałbym, eksperymentalnego. W każdym razie World War 3 nie ma nic wspólnego z grami... z grami dla pojedynczego gracza, bo jest to strzelanka multiplayer. Podobno trochę do Battlefielda, wydaje mi się, że twórcy tutaj jakby cenią serię Battlefield, te trochę starsze odsłony, bo no inspiracje tutaj czuć na pewno. I musimy przejmować punkty troszkę w inny sposób niż w Battlefieldach, ponieważ jak spojrzymy na mapę, to widzicie, że jest na przykład nie tylko jeden punkt C, ale jest C1 i C2. I dopiero kiedy drużyna przejmie dwa te punkty, to zacznie na nich zarabiać, jakby punkty. Punkty i punkty. Jeżeli przyjmiemy właśnie dwa te obszary, to dopiero wtedy mamy z nich zarabianie jakby punktów do wyniku naszej drużyny. Więc to jest całkiem interesujący motyw, że nie wystarczy tak tylko latać i przejmować po jednym punkcie, tylko trzeba zawsze przejąć dwa te scalone ze sobą. Troszkę, o, pan Lenin nawet jest. Gramy teraz na mapie w Moskwie. Mapy są tylko cztery jak na razie, chociaż chyba trzy, bo kiedy nagrywam ten materiał, to Smoleńska chyba jeszcze nie ma. Ale mamy jeszcze Warszawę i Berlin. I na każda z tych map jest taka no, dosyć spora. Pojazdów nie ma zbyt dużo, ale są czołgi. Czasem możemy, o proszę bardzo, tam jedzie jakiś pojazd. No jedzie i zabił mnie kto inny, ale w każdym razie są pojazdy do wykorzystania. Możemy też wzywać wsparcie w różnych formach tam. O, tu może będę mógł sobie kłada wziąć, proszę bardzo. Taki pojazd zobaczycie przynajmniej. Niestety, no właśnie, jest tylko 30 graczy. Normalnie tu powinno być idealnie tak, wiecie, po 20 paru, 30 graczy na drużynę. Niestety, i to jest główna wada jakby World War 3. Chociaż to nie jest wada samej gry, tak? Nie możemy być tu niesprawiedliwi. To jest wada raczej... W sumie nie wiem czego, nie wiem jak to nawet określić, ale no graczy nie ma zbyt wielu. Na pewno gra regularnie mniejsza liczba graczy niż kupiła faktycznie World War 3, bo to jest gra płatna. Niedroga, bo tam kilkadziesiąt złotych kosztuje wersja Early Access, ale jednak wydaje mi się, że gracze po prostu szybko od tej gry odeszli, bo po prostu nie ma tu dużo kontentu. O matko! W ogóle go nie zauważyłem, okej. Dobra kryjóweczka w sumie. A, drugi tu jeszcze był, matko, okej. Sprytnie się zaczaili w jakiejś totalnej ciemności. Ale tak jak zacząłem mówić, wydaje mi się, że gracze dzisiaj mają tyle shooterów na rynku. Nawet jeżeli to są stare już shootery, tak? Nawet ostatnio wróciłem do Battlefielda 3 i gra w niego pełno osób, przynajmniej na PC-cie. I wydaje mi się, że właśnie jeżeli mamy taki duży wybór tych strzelanek, to jeżeli właśnie do Early Access trafia nowa gra, no, nowy shooter, ale właśnie... Och, snajper mnie zabił. Dobra, może zmienię klasę, będzie lepiej na snajpera. Klasa light ma tutaj domyślnie właśnie karabin snajperski. Ale tak zacząłem mówić, jeżeli mamy taki wybór shooterów, jeżeli potem w Early Access nawet kupimy grę i się okazuje, że ona ma tylko na przykład trzy mapy, tak jak miało WW3 na początku, to po prostu szybko od takiej gry odchodzimy, prawda? Tym bardziej, że jakby jeszcze nie była zbyt dobra optymalizacja na początku. Teraz już jest lepsza, ale nadal nie jest idealna. Ale znowu, to jeszcze Early Access, więc nie będziemy tutaj krytykować za bardzo optymalizacji. Okej. Jakieś tam drobne błędy, też są oczywiście kolizje, tam przy animacji różne tam niedokończone, ale to takie jakby, no nie są to takie aż strasznie jakieś poważne błędy. Trochę dziwny jest też balans broni, inaczej powiem, skomplikowany jest balans broni przez to, jak bardzo możemy te bronie modyfikować, to też wam pokażę potem, jak to wygląda. No ale zobaczycie, znaczy już widzicie, o co mi chodzi z tą liczbą graczy, że ja trochę biegam po tej mapie i taki samotny się czuję troszeczkę. Chociaż wybieram może niezbyt idealne trasy do tych punktów, ale tu też próbuję flankować, obchodzić z boku i tak dalej. Tak jak zacząłem wcześniej mówić, szkoda troszkę, że właśnie twórcy nie wydali tej gry jako gry pełnej, chociaż pewnie nie mogli sobie na to pozwolić, tak? Z jakiegoś powodu na ten Early Access się zdecydowano, więc widocznie nie można było inaczej. No ale no tak jak mówię, gracze mają gdzie pójść, tak? Jeżeli jakaś gra im nie oferuje dużo kontentu i... No niestety takie są realia, więc szkoda trochę, że tak się stało. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy World War 3 może się jakoś jeszcze wybić. Wydaje mi się, że jeżeli twórcy faktycznie szybko zaimplementują nowe mapy i właśnie więcej zawartości, to może jeszcze zachęcić do powrotu. Tym bardziej, że sam gameplay jest naprawdę fajny i strzelanie jest troszkę takie jak w Battlefieldach właśnie, na przykład 3 czy 4,
ale jeszcze bardziej realistyczne. To jest takie coś pomiędzy Battlefieldami a Insurgency. Jeżeli gry się w Insurgency, to troszkę mi się momentami kojarzy właśnie ten model odrzutu i obrażeń i tak dalej. To jaki jest rozrzut pocisków na przykład, więc można to porównać właśnie z tą grą. Ale ciekawa jest jeszcze kustomizacja, właśnie jak zacząłem wspominać o tym, to przy okazji wam pokażę, że możemy naprawdę mnóstwo elementów w tych broniach wymieniać. To znaczy, oczywiście celowniki, można mieć nawet po dwa celowniki, możemy wymieniać lufy, możemy wymieniać różne elementy. Proszę zobaczcie, ile jest elementów na przykład na końcówkę lufy, ile tego jest, muzli. To są chyba, tak po polsku się nazywa kompensator, czy to nie to samo? W każdym razie chodzi mi o to, ile tego jest, prawda? I to one mają podobne statystyki, co jest ważne, że niektóre to są tylko wizualne zmiany, ale jest tego naprawdę sporo i to jest fajna rzecz w sumie, ale są już na przykład różne też takie dodatki, których rzadko spotykane w innych grach, nie widziałem raczej tego typu bipodów do normalnych karabinów szturmowych, w Battlefieldzie chociażby, a jest tego naprawdę mnóstwo. Body parts też jest oddzielny, handguard stock, nawet pistol grip, więc no zatrzęsienie z tych dodatków kojarzy mi się trochę z tą grą Escape from Tarkov. Taką survivalową, więc jest tego naprawdę sporo, tylko właśnie nie wiem, czy to, ja nie grałem dużo już w WW3, no, przegrałem tam może w sumie z parę godzin, ale nie wiem, czy to na dłuższą metę trochę nie odstrasza graczy, tak, znaczy ja wiem, że gracze lubią, jak jest mnóstwo elementów kustomizacji, ja nie jestem może dobrym przykładem, bo ja akurat nie lubię, jak jest dużo elementów kustomizacji, wolę prostsze rzeczy, ale nie wiem, czy to niektórych nie odstrasza i też, czy balans nie jest troszeczkę przez to skomplikowany. No jesteśmy w innym meczu, już Team Deathmatch teraz, więc trochę mniejsza mapa i Berlin, więc też inna lokacja, ale właśnie już czekam 2 minuty, aż znajdą się gracze, żeby rozpocząć w ogóle rundę, więc tak, to jest to, o czym mówiłem. No i znowu mogę tylko powtórzyć, że szkoda, że tak się dzieje, że musimy faktycznie sporo czasu tracić na to oczekiwanie. Nie wiem, czy też twórcy nie przekombinowali troszkę z tym podziałem na siły zachodu i siły wschodu, ponieważ z tego, co się orientuję, to działa tak, że kiedy włączamy grę, wybieramy jedną frakcję i potem trafiamy do meczów właśnie jako przedstawiciele tylko tej jednej konkretnej frakcji, którą sobie wybraliśmy na początku. Czy to jakoś też nie zaburza tego matchmakingu może? Bo gdyby wszyscy byli losowo dobierani do tych dwóch drużyn, to może to jest logiczne, że chyba byłoby trochę szybciej i łatwiej dobrać graczy do meczów. Więc to jest ciekawe. Nie ma na przykład też zwykłej przeglądarki serwerów. Co też w grach z małą liczbą użytkowników, przeglądarka serwerów naprawdę działa, czyni cuda tak naprawdę, bo mamy na przykład taką strzelankę Verdun, pierwszowojenną, w którą gra regularnie, nie wiem ilu, no z 300, nawet mniej, no może 100 graczy codziennie wieczorami, więc to jest bardzo mało jak na shooter, na całym świecie tylu gra. Ale mimo to właśnie, że mamy tam przeglądarkę serwerów, otwieramy ją i widzimy, proszę bardzo, mamy 2 pełne serwery, na które możemy dołączyć i my mamy doświadczenie jakby pełne, prawda? Normalnie z 64 graczami, więc trochę szkoda, że... O, szeszty. No tak, dobra, przynajmniej mieliście przykład tego. Ja też sobie przypomniałem, że mamy tu friendly fire. Zabiłem kolegę ze składu. Przepraszam. No nic. Ale tak. Teraz mi głupio. Zapomniałem, o czym mówiłem. No i karma wróciła. Ale tak, szkoda właśnie, że nie ma normalnego takiego systemu przeglądania serwerów. Chociaż teraz to jest rzadkość w ogóle w grach. No ale na pewno by tej grze pomógł, wydaje mi się. Tylko też właśnie nie wiem, czy z tym systemem podziału na frakcje to mogłoby działać. Więc no niestety. A teraz chyba ta gra nie może już po prostu przejść na free to play, bo... Chociaż może to by pomogło, nie wiem. Trudno gdybać tutaj o kondycji jakby finansowej, o tym, jak to powinno zostać wydane. Bo też nie wiem, jakie plany, jakie w ogóle scenariusze brało studio pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. Ale no, jeżeli kiedyś ta gra będzie przeceniona i właśnie chcecie sprawdzić jakiś nowy shooter sieciowy, to pod względem gameplayu wydaje mi się, że jeżeli lubicie... Jeżeli lubicie starsze Battlefieldy, starsze w sensie Battlefield 3 na przykład, tylko takie jednocześnie wolicie trochę bardziej realistyczne gry, realistyczne, autentyczne, to WW3 może wam przypaść do gustu. Podoba mi się też, że lokacje są realistyczne, w sensie naprawdę to wszystko jest w Berlinie, tak, jeżeli byliśmy, to rozpoznamy pewne lokacje. W Warszawie mamy dworzec centralny, Pałac Kultury, więc to jest dosyć ciekawe, interesujące doświadczenie. Oho.
No, akurat mi wskoczył pod lufę, okej. Oprawa też jest naprawdę niezła, tylko wymagająca. Ja gram teraz na wysoko-średnich ustawieniach. A, był jeszcze drugi, okej, trudno. Na wysoko-średnich i to cały czas nie działa zbyt dobrze, ale no to kwestia oczywiście optymalizacji. No właśnie, urok Early Access, tak jak zacząłem mówić. Przynajmniej mamy wystrój świąteczny, więc spoko. Ale tak, World War 3. Dajcie znać, co sądzicie, czy może byliście jednymi z tych graczy, którzy kupili grę na początku. To jesienią jeszcze, tak? We wrześniu chyba zadebiutowała ta gra w Early Access, więc dajcie znać, jeżeli ją porzuciliście, to dlaczego? To jest też fajne właśnie, że jeżeli ktoś ma na przykład ciężki karabin maszynowy i zacznie do nas strzelać na stojąco, to są szanse duże, że nie trafi na przykład. Ach, nie zdążyłem wycelować. Bo ten model tego, jak się broń zachowuje, jest naprawdę dosyć taki, no fajny, i czujemy taką autentyczność, nutkę autentyczności. Nie jest to arma na przykład, ale jest całkiem niezłe naprawdę. Więc dajcie znać, co sądzicie. A tymczasem ja się postaram więcej nie umierać. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.